Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu podcastów Prawie Prawniczo, organizowanego przez Radców Prawnych. Ja nazywam się Tomasz Palak, jestem jednym z nich i mam przyjemność być tutaj gospodarzem. I dzisiaj mamy pierwszy odcinek, gdy goszczą u mnie dwie osoby. Pani mecenas Magdalena Bartosiewicz oraz pan mecenas Jacek Białas. Dzień dobry Państwu. Oboje są z Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych. No i jak pewnie część z Państwa się domyśla, okoliczności, w jakich się spotykamy, są pilne i powiązane z sytuacją na Ukrainie, gdzie zarówno od strony legislacyjnej, jak i takiej stricte logistycznej, my jako radcowie staramy się pomóc osobom, które zmuszone zostały przez sytuację do ucieczki. Myślę, że pierwsze pytanie, jakie do Was zadam, będzie po prostu najkrótsze i najprostsze, ale pewnie odpowiedź nie będzie taka krótka, czyli co w tej chwili robi nasz samorząd, co się dzieje i jak sytuacja wygląda? Dziękuję bardzo. Może ja po prostu postaram się tutaj zacząć. To jest też właśnie bardzo ciekawe, że zostaliśmy zaproszeni dzisiaj we dwójkę, bo to też trochę pokazuje to, jak samorząd w obecnej chwili działa, czyli na czym się skupia. Tak? Skupia się przede wszystkim na takiej pomocy organizacyjnej, długofalowej, na rzecz po prostu obywateli Ukrainy oraz innych osób uciekających w tym momencie z terenu Ukrainy z uwagi na wojnę, ale także skupia się na aspektach merytorycznych, czyli też takim wsparciu legislacyjnym w celu takim, aby ten kształt tej ostatecznej specustawy, która będzie potem gwarantowała pomoc dla wszystkich osób uciekających z Ukrainy, no, wyglądała w taki sposób, żeby było nam na niej jak najłatwiej pracować, ale także, żeby też te osoby mogły jak najbardziej z benefitów tej ustawy skorzystać. Tak więc no tutaj ja trochę odpowiadam właśnie z ramienia samorządu za te kwestie organizacyjne, natomiast tutaj kolega Jacek Białas jest naszym ekspertem, osobą, która od wielu, wielu lat pracuje w prawie migracyjnym, cudzoziemskim, uchodźczym. No i też jest oczywiście tą osobą, która no, ma największy know-how, największą wiedzę, która pozwala tworzyć uwagi. Teraz nim służy dla dobra sprawy. Dokładnie, nad opiniowaniem wszystkich projektów. Jasne, to może pociągnę już ten wątek, jeśli mógłbyś powiedzieć plus minus. No na czym to stoi tak ustawodawczo? Wiemy wszyscy, pojawiło się hasło specustawa, ale jak to wygląda? To hasło pojawiło się już bardzo dawno temu i właściwie wszyscy czekają na tą specustawę z najwyższą niecierpliwością. W międzyczasie gdzieś, kolokwialnie rzecz biorąc, wyciekły dwa projekty ustaw. Tutaj każdy czytał je prawie że no, z wypiekami na twarzy, można powiedzieć. Natomiast w dalszym ciągu ten projekt ustawy, w dalszym ciągu nad nim prace trwają. Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych, które trwało niemalże do północy. Tam również na okoliczność tej komisji przygotowaliśmy propozycje zmian. No, w tej chwili wygląda na to, że właściwie tylko jedna taka zmiana tylko została w pewien sposób uwzględniona, tam dotycząca rozszerzenia podmiotowego osób objętych tą ustawą. To w dalszym ciągu naszym zdaniem za mało. Natomiast na dzień dzisiejszy pojawiła się kolejna wersja już tego projektu, znaczy to z uwzględnieniem poprawek przyjętych w dniu wczorajszym. No dzisiaj Sejm nad nią debatuje, no zakładamy, że dzisiaj też ta ustawa będzie przyjęta, zostanie skierowana do Senatu i na tą również do projektu już przyjętego przez Sejm również chcemy przygotować kolejną wersję poprawek, jeszcze raz przejrzeć ten projekt i naszym zdaniem taka konieczność na pewno zajdzie, gdyż tam pewne zmiany, które zostały wprowadzone już naszym zdaniem na pierwszy rzut oka wymagają, że tak powiem, korekty. Ja tutaj dodam, myślę, że warto, żeby to było wiadome naszym słuchaczom, którzy... Odcinek ukaże się w poniedziałek, więc my widzimy się za to w środę 9 marca, więc gdy Jacek mówi wczoraj, dzisiaj, to chodzi o 8-9, no bo oczywiście potrzebny jest nam czas na montaż i tak dalej. A powiedz proszę, bo to mnie zainteresowało i powiem szczerze, że sam o tym nie wiedziałem, chociaż staram się w miarę możliwości temat śledzić. Na czym polega to rozszerzenie podmiotowe? Znaczy, pierwotna wersja ustawy mówiła tak, że ustawą objęci są obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego przyjechali bezpośrednio na terytorium Polski. Co oczywiście na pierwszy rzut oka no, wydaje się bardzo takie, no, może nawet oczywiste, słuszne i nie wymagające żadnej dyskusji. Natomiast spojrzenie na sytuację faktyczną powoduje, że jednak no, tutaj coś jest nie tak. Znaczy, po pierwsze, sytuacja faktycznie jest taka, że na terenie Ukrainy przebywało bardzo wielu cudzoziemców. Obywateli, nie wiem, Indii, czy Pakistanu, czy Armenii i tak dalej, którzy tam, powiedzmy, studiowali i
czy przebywania na jakieś dłuższe okresy. No i te osoby tą ustawą objęte nie będą. Natomiast no, tutaj kwestia, która jest bardziej poważna, jest taka, że wielu obywateli Ukrainy również mogą przyjechać na terytorium Polski nie bezpośrednio, czyli jakby oni również będą wyjęci spod tej specustawy. Także w Ukrainie no, mieszkali nie tylko Ukraińcy, znaczy mieszkało wielu cudzoziemców, ale ci cudzoziemcy również mogli być członkami rodzin obywateli ukraińskich, którzy uciekli przed konfliktem zbrojnym. I większość tych osób z ustawy skorzystać nie będzie mogła. Oczywiście nie oznacza to ich natychmiastowego braku legalnego pobytu i wydalenia. Część osób na pewno tutaj będziemy szukać różnych innych sposobów rozwiązania ich sytuacji, ale przede wszystkim poważny problem, jaki widzimy w tej chwili, polegałby na tym, że właściwie w ramach jednej rodziny mogą istnieć trzy różne statusy prawne. No tak. Osoby mogą być objęte różnym okresem pobytu, różnymi świadczeniami socjalnymi, różnymi uprawnieniami nie wiem, do podejmowania pracy czy wykonywania działalności gospodarczej, i co spowoduje to olbrzymie problemy. Dlatego, że no tutaj dane osoby mogą uważać, że tak, jeżeli moja żona może przebywać legalnie i nie musi występować o kartę pobytu przez następne powiedzmy półtora roku, to ja również. A to niekoniecznie może być tak. Dlatego też jakby nasza uwaga tutaj, zresztą taka sama uwaga, którą składały organizacje pozarządowe, czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka, czy Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, była taka, aby ustawą objąć i obywateli Ukrainy, którzy przybyli bezpośrednio po 24 lutego oraz członków ich najbliższej rodziny. Jasne. Wtedy ci ojcowie, dzieci, babcie, małżonkowie, także również obywatele ukraińscy, którzy może przyjechali przed 23, ponieważ ci, którzy obywatele ukraińscy, którzy przyjechali przed 24 lutego, również nie byliby objęci tą ustawą na takich samych zasadach, jak ci, którzy przyjechali po 20. A przecież oni się jakby spodziewali, co się może stać. Wobec tego, chociażby z punktu widzenia, no już nawet już nie mówmy ani o samych cudzoziemcach, już nawet nie mówmy o samych tutaj organizacjach pomocowych, czy nawet o samym samorządzie, który będzie potem świadczył pomoc prawną i będzie musiał się w tym całym gąszczu przepisów jakoś tam znaleźć drogę, no nawet z punktu widzenia samych organów państwa. No po cóż prowadzić trzy odrębne postępowania, skoro wobec jednej rodziny można by po prostu przeprowadzić jedno i jedna rodzina miałaby taki sam status prawny przez dany określony czas. Jasne. Cofnę się trochę, nawet dosłownie cofnę do tego, jak zanim spotkaliśmy się tutaj, wysiadłem na Warszawie Centralnej i widziałem, jak w tej chwili wygląda tam sytuacja, no i zaryzykuję tezę, że akurat w tej chwili dla tych osób specustawa to nie jest priorytet. Tak. Więc do ciebie może, Magda, pytanie o to, jakie podjęliśmy jako radcowie kroki w pierwszych dniach konfliktu, bo wiem, że jakieś, ale myślę, że ty lepiej wiesz. Dobrze, to może po kolei, bo my też już się trochę do tych kroków przygotowywaliśmy przed wybuchem wojny. No i Traf chciał, że umówiliśmy się na 24 lutego z fundacjami, które pomagają obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski, bo chcieliśmy zasięgnąć, że tak powiem, języka, tak informacji, czego oni ewentualnie by się od nas spodziewali, czego oczekiwali od nas jako od prawników, no, w sytuacji, w której konflikt by wybuchł. No i Traf chciał, że ten konflikt wybuchł tego samego dnia, tak więc no, już tego dnia byliśmy na łączach, już rozmawialiśmy. To był oczywiście Dom Ukraiński, Fundacja Twoja Ukraina. To była również Grupa Granica, czyli tutaj fundacje, taki w sumie, jakby to powiedzieć, ale grupa fundacji w sumie, tak? Zebraliście się jako NGOsy jeszcze przy kryzysie na granicy polsko-białoruskiej. Natomiast już w tym momencie jest taka pełna współpraca, więc my też nazywamy zawsze Grupa Granica, tak? Czyli wszystkie tutaj fundacje, podmioty, które działają. No i spotkaliśmy się i rozmawialiśmy, tak? To były takie wstępne rozmowy. No wiadomo, jako prawnicy też mamy jakieś określone punkty, w których możemy pomóc. Czyli to przede wszystkim jest to pomoc prawna pro bono, informacja prawna, materiały, tak? Ewentualnie potem wsparcie tych osób w samym procesie tutaj legalizacji pobytu czy innych kwestii. No tutaj wiadomo, jak specustawa wejdzie, to też nie będzie to takie skomplikowane. Myślę, że bardziej skomplikowane będzie to, żeby nauczyć te osoby, w jaki sposób tutaj w Polsce żyć, tak, odnaleźć, tak, jak wygląda prawo rodzinne, prawo pracy, jakie mają obowiązki. Wynajem mieszkań. Tak, właśnie jak zawrzeć umowę najmu, żeby sobie zabezpieczyć swoje interesy, więc te kwestie na pewno będą kwestiami, które będziemy musieli jako radcowie prawni, aplikanci, radcowcy, pokryć. My mamy w tym doświadczenie, bo my też wcześniej włączaliśmy się w taką pomoc na rzecz obywateli Białorusi, którzy w 2020 roku emigrowali z Białorusi po sfałszowanych wyborach i po protestach pokojowych.
Natomiast no to jest na pewno to, co byśmy musieli robić. Natomiast też o tym rozmawialiśmy z fundacjami, ale jeszcze obok tego, od razu od piątku, tutaj prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Włodzimierz Huścik, wysłał do wszystkich izb okręgowych no, takiego maila, tak, taką wiadomość, oficjalną prośbę, żeby każda z izb okręgowych wyznaczyła swojego koordynatora, który będzie tak jakby odpowiadał za budowanie tej sieci pomocy w każdej z izb okręgowych. I po prostu te osoby, że tak powiem, będą raportować, będą tym takim punktem kontaktu do Krajowej Izby Radców Prawnych, która no, gdzieś tam na koniec dnia to wszystko zepnie w jeden kanał. Jako Izba Gdańska potwierdzam, że tak zrobiliśmy, mamy Magdę. Tak. Też tutaj właśnie Agnieszka Budzyjska bardzo aktywnie działa, która została wyznaczona na koordynatora. I my w sumie już od razu się spotykaliśmy, od razu już podejmowaliśmy jakieś działania. Też oczywiście obok tych działań na poziomie KIRP-u też zaczęły się działania właśnie bardzo intensywne we wszystkich izbach radców prawnych. Wiadomo, że na pierwszym froncie, że tak powiem, był Rzeszów i był Lublin. Lublin, właśnie. I oni tutaj naprawdę świetnie sobie poradzili, w ogóle od razu poorganizowali dużury punkty i też zebrali wszelkie materiały. My tutaj też w każdej izbie też zaczęło się dziać. No ja też jestem jeszcze obok koordynatorem działań Izby Warszawskiej. Okay. Oczywiście niesamodzielnie wspomagają mnie też koledzy, koleżanki, no bo to też wiadomo, tego jest jednak bardzo dużo. Zorganizowane były w ciągu dosłownie 2-3 dni po prostu punkty pomocowe. Myśmy się po prostu, tak mówiąc brzydko, przyczepili do punktów recepcyjnych w danych miastach, czyli tam, gdzie są osoby na noclegi odsyłane. Ale to tam, gdzie w sumie jesteśmy potrzebni, tak? Dokładnie. Żeśmy się tam po prostu porozstawiali, dyżurujemy. No, nie wiem też, jak wygląda sytuacja w okręgowych izbach innych, natomiast w Warszawie na przykład codziennie od 8 do 22 osoby mogą liczyć na pomoc prawną. Radców prawnych i aplikantów radcowskich, wolontariuszy oczywiście, którzy po prostu wymieniają się dyżurami, pojawiają się, udzielają tej pomocy prawnej. Jasne, dobrze powiedziałeś, że wolontariuszy, prawda? Warto to podkreślić, że cała ta pomoc, którą tutaj radcowie świadczą, jest nieodpłatna. Ja chciałam powiedzieć naprawdę tutaj z tego miejsca, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak nasz samorząd się zorganizował i zorganizował się też właśnie dzięki wszystkim tym osobom, które po prostu się w tą pomoc włączyły, po prostu z dobroci serca, bezinteresownie, pozgłaszały się osoby momentalnie, po prostu odpowiedziały na prośby izb okręgowych o to, żeby tak zgłaszali tak chęć pomocy i tutaj jakieś możliwości czasowe. Bardzo dużo osób się zgłosiło. Myślę, że na terenie Polski do samej pomocy prawnej będzie to prawie 2000 osób. A jeszcze też chciałam powiedzieć, że wiemy też doskonale, że nasi radcowi, nasi aplikanci też udzielają się w świadczeniu pomocy humanitarnej. Jeżdżą na granicę, przywożą ludzi, organizują zbiórki. Jako zwykli ludzie, że tak powiem, a nie prawnicy, prawda? Zrobiliśmy też taką oficjalną zbiórkę w KIRP-ie, tak? Na tutaj kwestie pomocowe dla osób, które uciekają z Ukrainy. I naprawdę aktywizacja jest pełna. Ja powiem szczerze, że jestem pod takim wrażeniem, że serce rośnie, tak? jak się tu widzi. Ja już, aż mi żal, ale następne pytanie, jakie miałem w głowie, to właśnie trochę posmutniające może atmosferę, bo może nie pytanie, może hasło, nie do końca właściwie wiem, do którego z Was, może do obojga skieruję to pytanie, hasło. Bo chyba jednak trochę tęsknimy i przeszkadza nam ten brak specustawy, prawda? Jak to teraz chyba do Ciebie widzę, pokazujesz głową na Jacka, to bardziej Jacek. Widziałem, no to ta ustawa miała być już tydzień temu właściwie, już gotowa, przyjęta. No wielu obywateli Ukrainy się po prostu pyta, bo no wiadomo, że jakby po pierwszym, że tak powiem, nabraniu oddechu, czy znalezieniu lokum, czy jakiegoś tam miejsca dla siebie, no jednak jest pytanie. No, na ile tutaj by to mogli zostać po prostu, bo to jest jednak pewien taki grunt. To jest kluczowe dla nich, prawda? Tak, to jest pewien taki grunt, że tak powiem, pod nogami. Czy nikt tutaj nie będzie im, znaczy myślę, że no, oczywiście nikt ich do Ukrainy nie wydali. Natomiast pytanie brzmi, czy osoba, której pobyt jest niezalegalizowany, czy będzie mogła korzystać na przykład z jakichś różnych, nie wiem, możliwości na przykład podjęcia pracy, czy wysłania dzieci do szkoły, czy z jakichś ograniczonych świadczeń socjalnych. No i to jest jakby punkt kluczowy. O ile jeśli chodzi o legalizację pobytu, no tutaj urząd oczywiście, władze na swoich stronach informowały, że każdy zostanie przyjęty i że nie trzeba składać żadnych wniosków i nie trzeba się martwić o legalizację pobytu, no to już zaczyna tutaj nam, jak to się mówi, rzeczywistość zaczyna powoli skrzeczeć. Okej. Okay. Bo nie każdy. Okej. Okay. Już się utrudnia jakby. Już nie każdy. Na pewno obywatele państw trzecich, typu studenci, czy pracownicy, którzy tam pracowali już, nie. Okay. Myślę, że oczywiście dla nich można znaleźć, na pewno znajdziemy jakieś wyjście, ale to nie będą takie wyjścia bardzo proste, to będzie jakaś długotrwała legalizacja pobytu, być może bardzo, bardzo utrudniona, bo teraz wiadomo, że urzędy wojewódzkie działające
przed jeszcze konfliktem zbrojnym, one już były przeciążone, one już były niewydolne, tym bardziej obawiam się, że teraz taka sytuacja również może jeszcze bardziej poważna. Natomiast teraz no, tak wygląda na to, że będziemy musieli poczekać na ostateczną wersję ustawy, dlatego że ona jeszcze może się zmienić. Myślę, że w Senacie jeszcze się zmieni. Wziąć pod uwagę również przepisy dotyczące ochrony czasowej decyzji przyjętej przez Radę Unii Europejskiej 3 marca, plus przepisy unijne z dyrektywy dotyczącej ochrony czasowej, bo tam również inne nieco są inne uprawnienia, a zakres, że tak powiem, podmiotowy obu tych przepisów się pokrywa w dużej mierze. Wiesz co, ja poproszę, bo nasz podcast jest tak do laików skierowany, to żebyś zechciał rozbudować ten unijny wątek 3 marca i tak dalej. Tak jest, znaczy Rada Unii Europejskiej podjęła po raz pierwszy w ogóle w historii decyzję o tak zwanej ochronie, o zainicjowaniu, czy jakby uruchomieniu tego mechanizmu ochrony czasowej. Jest to sytuacja objęcia pewnej dużej grupy cudzoziemców, którzy uciekli przed jakimś masowym naruszeniem praw człowieka, czy przed obcą inwazją na terytorium państwa unijnego, na terytorium Unii Europejskiej, no pewną taką tymczasową ochroną. Czyli dajemy wam możliwość tu zostać i mieszkać, i pracować, i również w pewnym zakresie te cudzoziemcy mają możliwość, nie wiem, powinni mieć możliwość, czy prawo właściwie do schronienia i do pewnej pomocy powiedziałbym społecznej. Okay. I to jest jakby taka pewna, że tak powiem, pewna coś innego niż tradycyjnie rozumiana ubieganie się o ochronę międzynarodową. Bo przy ochronie międzynarodowej to każdy cudzoziemiec musi osobno, osobiście złożyć wniosek i jego osobna, osobista sytuacja jest rozpatrywana w konkretnym, szczególnym, szczegółowym postępowaniu administracyjnym. Tutaj wszyscy przyjeżdża nam duża grupa ludzi i oni są objęci już, że tak powiem, prawem do pobytu, prawem do mieszkania czy prawem do pracy. Czyli czy dobrze sparafrazuję, jeśli zadam pytanie, że na ten moment osoby z Ukrainy nie do końca wiedzą, które z tych dwóch rozwiązań jest dla nich korzystniejsze? Do tej pory nie wiemy, kto się w ogóle, jak to będzie w ogóle wyglądało, dlatego że wczoraj komisji no stwierdzono, że obywatele Ukrainy, że tak powiem, którzy są, mogliby korzystać z obu, że tak powiem, możliwości, czyli jakby z ochrony czasowej unijnej i specustawy, no jednak będą korzystali z rozwiązań zwartych w specustawie. Okay. Sęk tylko w tym, że prawdopodobnie już tutaj mamy pewien rozdźwięk pomiędzy prawem krajowym a dyrektywą. Dyrektywa, która, ponieważ tutaj specustawa raczej idzie w kierunku, że władze polskie mogą zapewnić jakieś świadczenia socjalne, mogą zapewnić jakieś tam inne możliwości, nie wiem, korzystania ze świadczeń rodzinnych i tak dalej. Natomiast no, dyrektywa jednak mówi, że muszą mieć prawo do pracy i powinni mieć zapewnione pewne minimalne świadczenie socjalne wobec tego. Tylko że oczywiście na razie wydaje się, że należałoby bardzo szczegółowo przeanalizować te przepisy tej specustawy, zobaczyć w jakim kształcie wyjdzie dzisiaj, ale wygląda na to, że prawdopodobnie w pewnych punktach specustawa będzie mniej korzystna w stosunku do osób objętych ochroną czasową i no, biorąc pod uwagę wszelkie reguły interpretacji jakby wyższości czy jakby priorytetu prawa unijnego, no, dana osoba, jeśli na przykład skorzysta z uprawnień wynikających z dyrektywy czy z prawa unijnego, która na przykład daje jej możliwość powiedzmy podróżowania po Europie na okres powiedzmy 90 dni, może być pozbawiona swoich uprawnień z ustawy, dlatego że ustawa mówi, że osoba, która wyjdzie na okres powyżej miesiąca z Polski, wówczas zostaje pozbawiona tych uprawnień. I teraz tak. Dyrektywa daje jej prawo do podróży na 90 dni, a prawo polskie na miesiąc. To się kłóci. No tak, jawnie w zasadzie się kłóci. To cenne, co teraz mówisz, tak. Myślę, dla wielu naszych kolegów na pierwszej linii frontu. Tak bo jest. Ja na przykład przyznam, tego nie wiedziałem. Tak jest. A sytuacje życiowe mogą być najprzeróżniejsze. No. To może ktoś, może się okazać, że właśnie na przykład, nie wiem, no babcia przyjechała, korzysta w Polsce z ustawy, a wnuczka przyjechała przez Słowację z mamą. I już inaczej. Nie wchodzą, muszą zostać na Słowacji. No to babcia, no siłą rzeczy, jedno lub drugie, no będą chciały, skoro mieszkały wcześniej na stałe na Ukrainie, będą chciały się spotkać. Babcia wyjedzie na 32 dni z Polski na Słowacji. Ktoś się tam, kolokwialnie rzecz mówiąc, na tym złapie i traci uprawnienia z ustawy. No tak. Więc wydaje się, że tutaj jakby, jak powiedziałem wcześniej, jakby rozszerzenie przynajmniej tej definicji członków rodziny objętych tą ustawą bardzo wiele by pomogło tutaj. No i ujednoliciło, bo mówiłeś, że możliwe są właściwie trzy i podkreślałem stanowczo, mogłoby to powiedzmy naszym organom państwa, może łatwiej dadzą się do tych po prostu zmian przekonać. No tak.
Jacku, to ja mam jeszcze do Ciebie pytanie, nadal nie ma specustawy, a tym bardziej jest problem, pewnie będą problemy dalsze prawne. Jeśli mogę podpowiedzieć, co mi przychodzi do głowy, no to chociażby wynajem mieszkań czy umowa o pracę. W ogóle jak to będzie wyglądać według Ciebie, czego możemy się tu spodziewać? No to oczywiście myślę, że za jakiś czas, kiedy sytuacja, powiedzmy, no mam nadzieję, w jakiś sposób się ustabilizuje, część tych osób znajdzie sobie tutaj jakieś miejsce i będzie mogło legalnie, spokojnie zamieszkać, no pojawi się kwestia no, tego, żeby oni tu mogli jakoś na bardziej długoterminowy sposób nie wiem, urządzić się i żyć. Mm-hmm. No wiemy, że spora część osób, które przyjeżdżają z Ukrainy, no, będzie chciała po prostu podjąć pracę i nie korzystać z jakichś świadczeń socjalnych, tylko po prostu na swoje utrzymanie zarobić. Natomiast no, pojawia się oczywiście sytuacja taka, że no, trzeba będzie również umieć podpisać umowę najmu. Mogą się pojawić sytuacje, gdzie dane właściciele mogą żądać jakichś nadmiernych stawek. Mogą się pojawić sytuacje, gdzie pracodawcy nie będą wypłacali wynagrodzenia albo będą płacili wynagrodzenie niższe niż przewidziane przepisami. Tak. Natomiast to wydaje nam się, że nie wydaje się, tylko tak jest, że jednak po prostu pomimo napływu dużej liczby ludzi, no te przepisy nadal działają dotyczące najmu czy minimalnych wynagrodzeń. I wydaje się tutaj, że jakby zadaniem samorządu radcowskiego, no i wszystkich być może też również innych prawników, będzie również wspieranie cudzoziemców tym, aby ich sytuacja, ich trudna sytuacja nie była wykorzystywana no przez pewne, mam nadzieję, tylko jednostki. Mhm. Bo już w takich sytuacjach już wiemy, to osławiona sprawa taksówek, które przewoziły w Warszawie, które przewoziły zastawki 10 razy wyższe niż regulowane, czy osoby, które przewoziły cudzoziemców, prawda, z granicy do Polski na początku za darmo, a potem żądały pieniędzy, są już znane. Zresztą specustawa na przykład również podwyższyła wymiar kary za przestępstwo handlu ludźmi, do których również może dochodzić. Więc myślę, że za miesiąc, dwa już tego typu sprawy mogą się zacząć pojawiać coraz częściej i tutaj również będzie potrzebna pomoc, tak aby nie dochodziło do nadużyć wobec osób, które no jednak są rzeczywiście w trudnej sytuacji. Ja też słyszałem, nie wiem czy to jest aktualne, ale był taki plakat na którymś z dworców z jakimś ogromnym RSO, że po prostu chyba 1000 czy coś takiego i po ukraińsku i już kierowany celowo do tych osób, a przecież absolutnie nie rynkowy, że tak powiem. Nie? Oczywiście, to bardziej, że te osoby przyjeżdżają, co na jedno z pierwszych pytań, które padają, to jest jak można wyrobić kartę SIM i jak można otworzyć rachunek bankowy. No i oczywiście, czy można zacząć pracę, bo te osoby przyjeżdżają i one chcą od razu zaczynać pracę i tutaj sobie jakoś radzić. No właśnie, tak jak już zaczęłaś mówić, to może powiedz, jakie jeszcze myślisz wyzwania, może takie niekoniecznie prawne, bo o to w sumie Jacek już chyba powiedział, przed nami i jaki w sumie w tym kontekście my jako radcowie, jako samorząd mamy plan, pomysł? Znaczy właśnie tak, to wyzwanie to jest oczywiście od tych prawnych wychodzi, to co Jacek powiedział. Tak jak wspomniałam, my na pewno będziemy musieli się skupić na tym takim wsparciu właśnie w tym, żeby tych ludzi do tego przygotować. Myślę, że to już się po prostu wtedy zacznie takie też trochę poradnictwo indywidualne, bo na razie to my udzielamy informacji prawnej na tych punktach, tak? Natomiast oddzielmy tą informację od tego indywidualnego poradnictwa i tu też będziemy się musieli w to włączyć. Myślę, że będziemy na pewno przygotowywać takie materiały po prostu dla osoby, które z Ukrainy przyjechały. Ale co jest najważniejsze, to przede wszystkim najważniejsze jest spięcie tego właśnie w jeden kanał i skoordynowanie tej całej pomocy, która się teraz dzieje w każdym regionie, tak na terenie działania poszczególnej izby, w jedną taką właśnie całość, tak? No my generalnie w KIRP-ie próbujemy właśnie to w ten sposób teraz budować. W listopadzie tamtego roku założyliśmy Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej. Ono zostało założone i dedykowane pomocy prawnej na granicy polsko-białoruskiej w związku z kryzysem, który tam wtedy powstał. To centrum sprawdziło nam się bardzo dobrze, że sobie prawni, którzy świadczyli tam dyżury, oni tutaj bardzo, że tak powiem, mam przynajmniej nadzieję, że wspierali aktywistów i wspierali osoby, które tej pomocy potrzebowały. Mówię tak, mam nadzieję, oczywiście, jak patrzę na Jacka, bo Jacek też wchodzi w skład grupy Granica właśnie, która gdzieś tam tutaj była naszym, znaczy no z grupą Granica, że tak powiem, najściślej współpracowaliśmy, tak, podczas świadczenia tej pomocy. No i to Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej my teraz właśnie, że tak powiem, przebudowujemy w ten sposób, żeby skupić się też na pomocy osobom, ofiarom kryzysu, znaczy wojny, tak, wojny na Ukrainie, to już nawet nie kryzys, tylko wojna na Ukrainie. I co chcemy robić? Chcemy przede wszystkim spiąć tą całą pomoc, która jest świadczona w izbach lokalnych, w taką jedną całość, czyli będziemy za moment, pewnie jak już pójdzie ten podcast w poniedziałek, to już strona będzie stała. Będzie za moment strona, na której będą w kilku językach informacje, tak? Przede wszystkim
takie podstawowe dla obywateli Ukrainy, ale także bardziej rozbudowane. Będziemy też ten cały content, tu Jacek się uśmiecham do Ciebie, musimy od specustawę za moment rozbudować, bo to będzie bardzo ważne. Czy już wiadomo, pod jakim adresem będzie strona, bo jeśli tak, to podaj. Jeszcze wolę nie podawać, wolę nie podawać, sytuacja dynamiczna, tak jest. Na pewno generalnie oficjalna informacja będzie wszelkimi kanałami słana. Będzie, na tej stronie będą się też znajdowały wszystkie adresy punktów, tak, w których udzielana jest informacja prawna, pomoc prawna. Będą zbierane też informacje od indywidualnych radców, aplikantów, którzy chcą świadczyć pomoc w swoich, na przykład kancelariach i też miejscach, no bo to wiadomo, też trzeba te punkty poradnictwa izbowe odciążyć. Taka informacja też się będzie znajdować. Oczywiście wiadomo, to wszelka pomoc to jest pomoc pro bono. Tutaj nie ma oczywiście żadnej pomocy za pieniądze, tak więc tutaj też zapraszamy oczywiście do tego zgłaszania się osoby, które są gotowe na pomoc pro bono, na wolontariat. I generalnie oczywiście będziemy też robić wspólne szkolenia, będziemy też robić jakieś wspólne też, no myślę, inicjatywy, no chociażby polegające na tym, żeby promować tą informację. Nie wiem, ulotki, materiały przede wszystkim, tak? No i oczywiście, no wiadomo, że też dużo pracy będzie też spoczywało jednak na osobach indywidualnych i izbach okręgowych, tak, lokalnie działających, dlatego że też, no, te izby obsługują te punkty poradnictwa. I teraz... Wiedzą, co tam się dzieje. Tak, wiedzą, co tam się dzieje, też trzeba mieć na uwadze, że teraz jest bardzo też takie duże poruszenie, tak, i ludzie chcą pomagać i w ogóle, natomiast musimy pamiętać o tym, że to nie jest kwestia na 2-3 tygodnie, to jest kwestia na naprawdę kilka miesięcy, myślę, minimum. I my musimy też, no, mieć tą taką tutaj siłę, wytrwałość, tą taką konsekwencję, żeby jednak to wszystko utrzymać i żeby też te osoby czuły się przez nas zaopiekowane. Więc myślę, że no to będzie chyba największe wyzwanie tutaj, które na nas spoczywa, żeby też tą całą taką falę tej pomocy, tej chęci, tych wszystkich dobrych zamiarów przekuć też w taką długofalową pomoc, tak? Że ja nie teraz, mówię, nie dzisiaj, nie na ten moment, ale po prostu na kilka naprawdę długich miesięcy, tak, żebyśmy, no, tutaj też byli zwarci, gotowi i mogli tą pomoc, tak powiem, świadczyć. Tak. Przyszło mi do głowy, dlatego już myślałem, że kończysz i niechcący ci przerwałem, ale przyszło mi do głowy dosłownie historia właśnie z mojego spotkania w poniedziałek, jako nasza gdańska izba. Mieliśmy spotkanie na temat powstania punktów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. No i właśnie była rozmowa o tym, jak to będzie wyglądało, czy w ogóle jakieś będzie zainteresowanie, jak to będzie wyglądało, i już podczas spotkania przyszła osoba zainteresowana. Więc myślę, że zainteresowanie chociażby dlatego nie zabraknie, mimo że punkt jeszcze nie istniał i tak dalej, ale już ktoś przyszedł po prostu z Ukrainy do Urzędu Pracy dowiadywać się, jak tutaj to wygląda, więc myślę, że to też jest dobry obraz na to, że zapotrzebowania nie zabraknie. Słuchajcie, no właśnie, mamy wszyscy mamy co robić. Bardzo dziękuję, że pomimo tego znaleźliście czas, żeby tutaj odwiedzić nasz podcast i opowiedzieć o tych działaniach i prawnych, i takich logistycznych. No i mam nadzieję, że będziemy się widzieć, gdy będziecie mogli się pochwalić następnymi jakby działaniami, sukcesami, i że ta sytuacja się jakoś ustabilizuje. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.